No to właśnie wróciłam z wizyty u rodziny, która była zakwalifikowana do naszej paczki. Jest tam 6 dzieciaczków, przekazaliśmy im 34 paczki. Były tam też łóżko piętrowe, koiec dla maluchów, różne zabawki, które oczywiście największą radość dzieciom sprawiły i rozrywanie kartonów tak energiczne, że szybciej trwało rozpakowywanie niż wnoszenie tego na pierwsze piętro. Sprawdzanie, co jest w środku, szukanie zabawek, że płyny i proszki to dla ciebie, mamo, zabawki dla nas, kredki. No, strasznie pozytywne emocje i strasznie widać, że taka naprawdę taka wdzięczność i taka wielka radość. Malutkie mieszkanie, więc te kartony praktycznie zajęły pół pokoju. Mama starała się to jakoś ogarnąć, ale nie dała rady, bo dzieci wpadły w ogóle w euforię i wyjmowały buty, przymierzały kurtki. Najstarsza mi mamo, poniedziałek idę do szkoły w tych butach, w tej kurtce na pewno. Mama się cieszyła, mówiła, że nareszcie może przyjść się mróz, bo ma ciepłą kurtkę i super ciepłe buty, tak samo tata. Co fajne, mama dostała też dużo jakichś drobiazgów dla siebie, komplet na przykład srebrnej biżuterii, bransoletkę i łańcuszek, co mówiła, że gdyby sobie sama nie mogła na to pozwolić. Książki, które chciała, tata dostał prezent dla siebie, więc każdy został jakby obdarzony takim małym prezentem i do tego dużo takich rzeczy, które cała rodzina będzie, myślę, użytkować długo, długo, bo jest tego naprawdę dużo. Cóż, nasza paczka, która organizowała paczki dla rodziny z Piaseczna, generalnie dla 32 rodzin z naszego terenu i tylu też udało nam się zorganizować darczyńców. Zasada jest taka, pojawiają się rodziny, są one wyszukiwane w różny sposób. Czasami jest to tak, że to ośrodki pomocy społecznej wskazują rodziny, czasami jest taka sytuacja, że to fundacje, ale także osoby prywatne. Mówią, że wśród ich znajomych są rodziny, które potrzebują pomocy. Do tych rodzin jeździmy my, wolontariusze, rozmawiamy, sprawdzamy, kontaktujemy się i podejmujemy decyzję, czy ta rodzina potrzebuje pomocy, czy nie. Nasze decyzje są monitorowane na wyższych poziomach. Jeżeli rodzina jest dołączona do projektu, wtedy opis tej rodziny pojawia się na stronie internetowej. W konkretnym dniu, który w tym roku był 16 listopada, uruchamiana jest baza rodzin i spośród tych rodzin darczyńcy wybierają rodzinę dla nich, opis rodziny, która najbardziej przypadła im do serca, przygotowują paczki i w weekend przynoszą do nas, a my jako tacy pośrednicy dostarczamy je do rodziny. I właśnie dzisiaj jest taki dzień. Wczoraj był taki dzień i to jest cała idea tej fantastycznej akcji. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że wszystkie nasze rodziny w ciągu 6 dni znalazły swojego darczyńca, także myślę, że to super efekt się rozeszły. Nasze rodziny jak świeże bułeczki.